dziewczynki, wielka sensacja. Dziewczyny, pierwsza klasa. Jesteś genialna. Ja nie jestem znowu taka, chociaż tańczę po nocnych lokalach. Mam przyjaciela, który jest o mnie bardzo zazdrosny. Dość! Dość! Nie pozwolę się dłużej torturować! Ty handlarz z żywym towarem! Tak, tak, to handlarz! Witam Państwa serdecznie na kolejnym seansie w Iluzjonie. Jadwiga Smosarska była dystyngowana, wytworna, chyba najlepiej ubrana, uprzejma. Dziękuję panu bardzo. Ale zawsze zachowywała wobec innych pewien dystans. Elżbieta Barszczewska, podobna klasa, lecz z jakimś małym smuteczkiem w oczach. Więcej w niej było powściągliwości niż szaleństwa. Dlaczego? Tamara Wiszniewska, nowe pokolenie polskich przedwojennych aktorek, nietuzinkowa, fascynująca uroda, z nutą, przepraszam za to winiarskie określenie, a więc z nutą pesymistycznej tajemniczości. Ty musisz żyć. Musisz żyć dla mnie. Ina Benita, całkowite zaprzeczenie poprzednich. Żywiołowość, bezpośredniość, równie dużo zmysłowości, co poczucia humoru. Uroda prosta, ale ujmująca. Wymieniłem tylko cztery polskie gwiazdy lat przeszłych. Pominąłem też panów, a są widzowie, ale przede wszystkim krytycy, którzy twierdzą, że nasz przedwojenny, gwiezdny firmament filmowy był szary, bezbarwny i mało ciekawy. A nie wymieniłem jeszcze jednej, zupełnie różnej od pozostałych aktorki o statusie gwiazdy. I o niej chciałbym Państwu nieco opowiedzieć. Może za chwilę wygrasz swój wielki los. Znana jest jako Nora Ney, choć naprawdę nazywała się Sonia Najman. Urodziła się w 1906 roku we wsi Szelachowskie, niedaleko Białegostoku, nad rzeczką Supraś. Matka zmarła niedługo po urodzeniu Soni. To jest twoja mama. Kiedy w 1932 roku została wybrana wraz z Eugeniuszem Bodo, królową ekranów polskich, o dziwo zaapelowała do czytelników tygodnika Kino i widzów o wsparcie biednych sierot. Pamiętajmy, że były to czasy wielkiego kryzysu ekonomicznego. Powiedziała wtedy: nigdy nie znałam swojej matki i dlatego rozumiem ból tych nieszczęśliwych dziatek. Sieroty są najbliższe mojemu sercu. Proponuję, aby redakcja Kina otworzyła rubrykę ofiar, do której jako pierwsza wkładam 100 zł. Sonia, późniejsza Nora Ney, odczuwała brak matki, choć nie była całkowitą sierotą, bo ojciec żył i po raz drugi się ożenił. Ojciec był właścicielem składu drewna, więc interesy rzuciły go do dalekiego nadkaspijskiego Baku. Przez kilka lat przebywała tam cała rodzina. Sonia miała jeszcze siostrę. Dzięki ojcu rodzina była zamożna. Po pewnym czasie wszyscy wrócili w rodzinne strony. Raz! Sonia dorastała i dosyć szybko ujawnił się jej nieprzeciętny talent. Od najmłodszych lat lubiła śpiewać i tańczyć. I już na ławie szkolnej marzyła o karierze aktorskiej. Ponieważ chodziła często do kina w Białymstoku, widziała siebie nie tyle na scenie, ile na ekranie. Taka droga życiowa nie przypadła do gustu ojcu, który jako głowa rodziny miał głos decydujący. Konflikt między ambitną i niezależną dziewczyną a dorosłą częścią rodziny
nabrał kształt zdecydowanego buntu z jednej strony i autentycznej tyranii z drugiej. Ja oka przez ciebie nie zmrużyłem. Do grobu nie wpędzisz. Doszło do tego, że zrewoltowaną Sonię zaczęto dosłownie zamykać w domu. Konsekwentny, dzisiaj powiedzielibyśmy brutalny i bezduszny ojciec, widział rozwiązanie tej trudnej sytuacji w jednym – wydaniu córki za mąż. Znalazł odpowiedniego, no jego zdaniem odpowiedniego, majętnego kandydata. Ale nie przypadł on przyszłej pannie młodej do gustu i do smaku. Jej bezdyskusyjna odmowa doprowadziła konflikt do wybuchu. Żadna ze stron nie widziała możliwości jakichkolwiek ustępstw. Wyjście znalazła niesforna buntownicza i taka była przez całe życie – Sonia. Był rok 1923, Sonia miała 17 lat. Spakowała co najniezbędniejsze i po prostu uciekła z domu. Trasa była oczywista. Białystok, pociąg, Warszawa. Trzeba obudzić w sobie jakieś szlachetne zainteresowanie. Oto jak ten etap swego życia wspominała. Jedynym moim marzeniem od lat najmłodszych było zostanie artystką. Jeżeli dopięłam cel, zawdzięczam to jedynie mojej silnej woli i wytrwałości. Nie bacząc na energiczne protesty rodziny, Boże, co za skandal, mimo kpin koleżanek i drwin najbliższych, udałam się drogą najkrótszą, bo przez okno. A w Warszawie po kilku miesiącach została przyjęta do Instytutu Filmowego Wiktora Biegańskiego. Tak na marginesie, to była jedna z lepszych liczących się ówczesnych szkół filmowych. Prowadził ją uniwersalny twórca filmowy, aktor i reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta, przede wszystkim jednak świetny pedagog, znawca ludzi, umiejący odkrywać prawdziwe talenty. To on wprowadził na ekrany takie gwiazdy jak Adam Brodzisz, Maria Bogda, Igor Sym i, no, od tej pory Norę Ney. Tej ostatniej, czyli bohaterce naszej opowieści, umożliwił też debiut. Zagrała w nowelce filmowej pod tytułem Gorączka Złotego, którą sam Wiktor Biegański napisał, no i reżyserował. Pisano o niej jako grotesce propagandowej. W tym samym roku, 1926, zadebiutowała Nora Ney w pełnometrażowym filmie fabularnym Czerwony Błazen. Udział Nory Ney, jako postaci rzecz jasna, w tej krwawej fabule, toczącej się wokół tajemniczego morderstwa bankiera, nie był wielki, ale jednak znaczący. Grała, no, bagatelka, żonę mordercy. No i zaczęło się burzliwe życie filmowe i prywatne Nory Ney. Kobiety i aktorki fascynującej, egzotycznie pięknej, co często wykorzystywano w filmie. Zarówno na ekranie, jak i w życiu, zdecydowanej, pewnej siebie, oryginalnej, charakternej, jak to się kiedyś mówiło, i mającej w sobie coś, co intrygowało, przyciągało, no czasami nawet obezwładniało. W filmie Czerwony Błazen grali również aktorzy późniejsi, znani gwiazdorzy. Mianowicie Aleksander Żabczyński, Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Już w następnym roku gra nasza przyszła gwiazda, Nora Ney, w filmie Orle. Pewien doktor nauk tajemnych usiłuje wywołać ducha Janosika, by uzyskać od niego informację, no jaką, gdzie ukrył on swe skarby. Kontakt ze światem nadprzyrodzonym był bardzo modny wówczas. Był też bardzo modnym tematem.
Nora Ney zagrała tu pannę sklepową, więc rola raczej nie wiodąca. Scenariusz tego filmu napisał i go zrealizował sam Wiktor Biegański, nauczyciel Nory Ney. W Zewie morza znanego jej dobrze reżysera Henryka Szaro otrzymuje rolę egzotycznej Joni. No, przynajmniej zauważono jej oryginalną urodę. I dopiero po tym filmie następuje przełom. Znany jej i nam Wiktor Biegański powierza Norze Ney jedną z ważnych ról w filmie o podniecającym tytułem Kobieta, która grzechu pragnie. Gra ona Marynę z nad potoka, u której w górskiej gospodzie zjawia się inżynier podejrzany o kradzież pięknej koli podczas imienin głównej bohaterki, a ona, cytuję, oszołomiona jego obecnością, zwierza mu swoje tęsknoty. Wszystko opowiem! Nora Ney w kolejnym filmie zagrała już znaczną raczej rolę. W adaptacji powieści Gabrieli Zapolskiej policmajster Tagiejew była przyjaciółką tytułowego policmajstra, pana życia i śmierci mieszkańców pogranicznego miasteczka, okrutnego łajdaka i polakożercy. Chce on z niej, Julii, zrobić szpicla, grożąc, że w razie odmowy zamknie ją w wesołym domku ciotuni. No, wiemy, co to znaczy. Zanim zaproszę Państwa na projekcję filmu z Norą Ney, powiem, że od pewnego czasu zdjęcia do filmów, w których Nora Ney grała, robił jeden z naszych najlepszych operatorów, Seweryn Steinwurzel. I on był pierwszym poważnym mężczyzną w jej życiu. Co więcej, stworzył jej prawie hollywoodzki imidż, który określano jako erotyzm orientalny. A oto Nora Ney jako córka tytułowego bohatera w filmie z 1934 roku, córka generała Pankratowa, a obok niej Kazimierz Junosza-Stępowski w roli samego generała Pankratowa, który w brutalny sposób tępi polskich rewolucjonistów. Zabrać i zapytać trochę mocniej. Franciszek Brodniewicz jako jeden z najważniejszych polskich bojowników. Nie, nawet sam car nie dałby rady. Aleksander Żabczyński, adiutant generała Pankratowa. Wnuszka, pocałować można? Jerzy Leszczyński jako hrabia Bobrow, narzeczony Aniuty, czyli córki generała Pankratowa, którą odtwarza Nora Ney. Kochasz mnie, prawda? Nie. To znaczy się, że kochasz mnie. Reżyserował Mieczysław Znamierowski, no a zdjęcia robił oczywiście Seweryn Steinwurzel. Życzę Państwu wielu wrażeń podczas oglądania tego filmu i zapraszam na ciąg dalszy opowieści o naszej egzotycznej gwieździe, Norze Ney. Dobra, dobra.